Zobaczmy, kto dzisiaj będzie naszą niespodzianką. Nieśmiało otwieram drzwi do sali. Ku memu zdziwieniu, dzisiaj nie ma niespodzianki. Nie, jest niespodzianka. Musicie zgadnąć, czyje to są rzeczy. Czyje to są clothes. Mamy winter hat. Mamy piękny scarf. Mamy piękny jacket. Nie, to jest coat, przepraszam, płaszczyk, coat. With fur. Ok, no to mamy cztery słówka na dzień dobry. Coat with fur. Płaszcz z futrem. A beautiful scarf. I beautiful winter hat. Ta-da! A teraz ta druga niespodzianka. Poprawiamy. Dzisiaj, kochani, mam do was pytanie. Przychodzimy do szkoły, nauczyciel coś tłumaczy, prezentuje, potem są ćwiczenia, no i nadchodzi ten cudowny moment, kiedy nauczyciel chce się przekonać, czy to, czego was nauczył, nadal jest w waszych głowach. I sięga wtedy po bardzo niebezpieczne narzędzie, które nazywa się testem. Dzisiaj taki test sobie zrobimy. Oczywiście siedzicie sobie w swoich wygodnych fotelach, w bamboszkach, w kapcioszkach. Jest super, z ciepłą herbatką, zajadając orzechy włoskie, które odżywiają mózg. No ale starajcie się liczyć na siebie. Wiadomo, macie słowniki internetowe, możecie w zasadzie wszystko wkleić do tłumacza, on wam pomoże. Ale to nie o to chyba chodzi. Spróbujcie dać szansę swojemu mózgowi, bo przecież, jak pamiętacie z ostatniej lekcji, jesteście smart, mądrzy. Dzisiaj rozmawiałem z panią Poloniską, z panią Aleksandrą, która przypomniała mi o jeszcze jednym ciekawym zastosowaniu słowa smart. Otóż kiedyś, nie będziecie tego może pamiętać, aczkolwiek na ulicy możecie nadal to zobaczyć, bardzo prosto się to rysuje. Dosłownie, jest taki samochód dwuosobowy, który nazywa się smart. On został wymyślony po to, żeby ułatwić komunikację w miastach. No i zdradza drugie znaczenie słowa smart, bo smart to mądry, czyli jakby mądry projekt, ale samochód jest sprytny. Czyli mądry, sprytny, bystry, no to są te słowa smart. Wszystko związane z jakimś pomysłem, z jakąś ideą, ze wszystkim tym, co zrodziło się z mózgu naszego. Ok, to dzisiaj teścik i na tym teście oczywiście zawrzemy zdania, które będą powtórką. O, otwierają się drzwi. Uwaga, odwrócę się i zobaczę, kto tam jest. Matthias, I didn't expect you now. Because I always say, oh, today we don't know who's gonna be the surprise. And I turn around and there are you. So, I will finish this lesson because it's gonna be the test. Widzicie, Matthias do was przyszedł. Nie spodziewałem się tego. Także podsumowanie wszystkiego, co było, tych dwóch czasów teraźniejszych, present simple, present continuous, przymiotników, no i sobie troszkę to potłumaczcie, traktujemy to jako test. Test online. Number one. No to lecimy. Chcecie wersję trudniejszą czy łatwiejszą? Łatwiejsza to jest tłumaczenie z angielskiego na polski. Trudniejsza z polskiego na angielski. Zrobimy pół na pół. Pamiętajcie, że na tym teście możecie znaleźć też podpowiedzi do kolejnych zdań. Czyli bardzo uważnie śledźcie, co ja tutaj piszę i możecie znaleźć ukryte podpowiedzi. Does she like a tall teacher? To jest pierwsze zdanie. Does she like a tall teacher? No i tłumaczymy. I potem przesyłamy do mnie. Powiem Matthiasowi, co robimy. Matthias, this is the revision of everything we have done so far. So, grammar plus some vocabulary. Does she like a tall teacher? We don't go to school every day.
We don't go to school every day. Oczywiście z tego powodu jesteśmy tacy. Next. She loves fragrant flowers. She loves fragrant flowers. They are cooking tomato soup. They are cooking tomato soup now. No tak, żeby trochę wesprzeć was. They are cooking tomato soup now. Oczywiście potem sobie to możecie spauzować, jeśli za szybko zmieniam kartki, bo tak jak wam mówiłem ostatnio, to wy rządzicie tą lekcją. To jest lekcja w pełni interaktywna tylko pod tym względem, że możecie komentować, i wysyłacie mi karty pracy, czyli jest ta interakcja, czyli coś się dzieje pomiędzy, jakaś akcja pomiędzy nami. Też kiedyś tłumaczyliśmy interaction. Ale w tym względzie, że jest taka multimedialna, to macie na nią kontrolę za pomocą swoich komputerków. Number 5. Is she eating a big sandwich? Is she eating a big sandwich? To było 5 zdań, które musicie przetłumaczyć na język polski, a teraz jedziemy w drugą stronę. Z polskiego na angielski, czyli ta wersja trudniejsza. Ale jeśli udało wam się przetłumaczyć 5 zdań, które przed chwilką napisałem, to tak naprawdę one niechaj będą podpowiedzią do tego, co wydarzy się za chwilę. Okej, polecimy. Gdzie inny kolor? Number 6. Czerwone, kojarzy się z wysokim poziomem trudności, jak szlak w górę. Czy on chodzi do sklepu codziennie? Czy on chodzi do sklepu codziennie? Poprosiłem Matiasa, żeby przeczytał to zdanie. Matias, can you read it in Polish? Perfect. Czy on chodzi do sklepu codziennie? Widzicie? Matias sobie świetnie radzi z językiem polskim, a wy teraz udowodnicie, jak sobie świetnie radzicie z językiem angielskim. Number 7. One nie... One nie piją soku teraz. One nie piją soku teraz. Dobra. Czy ona ma mokry ręcznik? Czy ona ma mokry ręcznik? Nie jestem do końca pewien, czy pojawiał się czasownik mieć podczas naszej odysei językowej z tablicą online. Ale przypomnę, pewnie to wiecie, ale tak, żeby zniwelować jakikolwiek poziom stresu, który może zrodzić ten test. Have. To jest mieć. Jest jeszcze has. Ale jakby do tego dojdziemy pomału. W tym przypadku wystarczy have. Ok, czy ona ma mokry ręcznik? O, pani...
Pani Gosia! Nie, ona nie ma. To jest suchy ręcznik. Nie, ona nie ma. To jest suchy ręcznik. And the last one. Ostatnie. Mój nauczyciel. Może być to zdanie o mnie, nie ma problemu. Mój nauczyciel nie jest wolny. Mój nauczyciel nie jest wolny. To oczywiście nie był efekt komputerowy, tylko naturalna sytuacja. Mój nauczyciel nie jest wolny. I oto wasz test, 10 zdań. Kto zdobędzie 10 punktów, otrzymuje ocenę, która nazywa się, nigdy nie zapomnę, pierwszej oceny, która tak się nazywała, którą dostałem w szkole podstawowej. Nauczyciel języka angielskiego napisał excellent. A ja mówię, proszę pana, co to znaczy excellent? A on wtedy zamaszyście narysował cyfrę 6. I tego wam życzę. 10 na 10 to 6. Popo! Bye, Matthias! Panusia z panią Gosią, jakie miłe, wspaniałe nauczycielki. Wspaniałe nauczycielki. Wiecie co, uczniowie mi powiedzieli, że chcieliby z paniami przebić piątkę, bo tęsknią. To ja jestem tą piątką. Tylko pamiętajcie, i teraz psik, rączki. No to papa. Życzenia będziemy składać sobie w osobnym nagraniu. Dobra. No, ale oczywiście my wam życzymy zawsze jak najlepiej. No to idziemy.